Dzień dobry, vlog, witamy się, jest 8:26, wyrobimy poranny spacer, jak z Miją wstałam jakieś 10 minut temu, ubrałam się na szybko i wzięłam Miję na spacer, na poranny spacer, więc jak obowiązki to obowiązki, niemal się nie chce, tylko trzeba. Od momentu, kiedy się do was ostatni raz odzywałam, to wypiłam kawkę i posprzątałam w domu, bo sobota to oznaczała porządki w sobotę albo w piątek, w zależności czy mam więcej czasu, którego dnia i w ogóle. Także posprzątałam, ubierałam się, wychodzę z domu. No i co? Dzisiaj na usta wleczuję ten błyszczyk z Bell. Oprzecznie powiększający usta. Także taki błyszczyk latuje. To jest w ogóle godzina 13:30, także w czas wychodzę z domu, znając mnie. To bardzo wcześnie wychodzę teraz z domu. Torebka, jaką dzisiaj biorę, to jest ta z Sinseya. Także dzisiaj ta torebeczka i zaraz będziemy wychodzić. Jeszcze musi perfumik wlecieć. Bierzemy sobie dzisiaj ten, proszę bardzo, nie wiem czy zobaczycie, bo kamerami nie chcę po prostu wyostrzyć. A nie chcę też nazwy kaleczyć, więc tutaj gdzieś wam napiszę nazwę tego po prostu perfumu. Albo wam zdjęcie wkleję. Także mega ładnie pachnie. No tutaj już mi zostały trzy, jeden jest w tej gumowej torebce, a ten ostatni się już skończył, który używałam codziennie. Więc czas natomiast na inny, ale też ładnie pachnie. Czuję, że też ładnie pachnie, także go sobie wrzucę tutaj do mojej torebki, żeby potem wiecie się potem perfumować i w ogóle. Także to wylatuje. Trzeba się ogarniać i zaraz wychodzę z domu. Jeszcze będzie szybki łyk wody. Szybki łyk wodę z mojej butelki. Odkąd kupiłam tą butelkę, nie wiem czy mówiłam to na którymś vlogu czy nie, to jakby lepiej mi się z niej pije wodę. Jakby motywuje mnie do tego, żeby pić dużej ilości wody i w ogóle. Więc no, cieszę się z tego zakupu. Ogólnie ze wszystkich, z całego zamówienia, które zrobiłam, cieszę się. No, także i nie przedłużając, ja wychodzę z domu i może się zobaczymy, jak będę szła, zobaczymy. Jeszcze zanim pójdę ogarniać jakieś tam różne swoje sprawy i ogólnie wyjdę, to z Miją robimy szybki spacerek, bo 13:30 ona tak około wychodzi na następny spacer, więc no, szybki spacerek robimy. Mimo to, że padało, to tak jest ciepło. No i potem lecimy.